Byś w końcu pokazał jakiś filmik ze swoich sparingów, czy tam z twoich treningów, a nie tylko zdjęcia po treningach z ziomeczkami, z trenerami i disy na YouTube. No i tak chciałbym wyprzedzić jego odpowiedź, która pewnie się pojawi. Ja nie muszę nic udowadniać, ja ci pokażę 13, co potrafię. To na pewno będziesz musiał pokazać, ale przed tym pokazałbyś ludziom jakieś smaczki. Tak myślałem, że twoją taktyką będzie odbijanie piłeczki. No ale cóż, słuchaj, coś innego mogłeś zrobić, no. Ja ci powiem tak, zdziwię cię, sypiam po nocach, jestem wychillowany i właśnie zabieram się za gierkę. Pozdro. A co do Disa, no... Ja wiem, Adrian, że ty myślisz cały czas po nocach. Kurwa, jak ten Malczyński się bije? Czy on nic nie potrafi, czy on coś potrafi? No tak nie do końca coś wiesz, bo nic nie widziałeś. Słyszałeś tylko, co mówił Kasty i reszta, którzy widzieli moje sparingi. Powiem tak, nie mam zamiaru nic pokazywać przed walką, ale niedługo wydaję piosenkę. Będzie nazywała się Underdog. I myślę, że tam będą jakieś przebitki z moich tarcz, ale na pewno nie zobaczycie nic ze sparingów. Także tak jak mówię, jeden wielki montaż z całych przygotowań i ze wszystkich sparingów wrzucę dopiero po walce, przed walką nic. Także zobaczycie, w jakiej jestem formie dopiero 13 października, nie wiem, myślę o godzinie 23. Także stay tuned, czekamy, Adrian Nadisa. Pozdro. A, jeszcze jedno, Adrian. Myślę, że jeżeli wrzuciłbym filmiki z treningów, z przygotowań i ze sparingów, to albo byś nie wyszedł do walki, albo byś bał się, znaczy albo byś jakąś kontuzję złapał, także widzimy się 13, tam zobaczysz, jak ciężko zapierdalałem, siema. A co do Disa, no niestety musimy na niego troszkę poczekać, bo ja w przeciwieństwie do ciebie, zamiast zajebać bit z YouTube'a, wolę go po prostu zrobić. Także chwilkę to niestety potrwa, ale spokojnie, doczekasz się. Aha, jeżeli chcesz już mówić takie rzeczy, że tam jakiś zajebany bit mieliśmy, ale chuj w to, że mam screen, jak koleś się zgadza na to, żebyśmy go użyli. Pochwal się, Adrianku, na jakim bicie był nagrany Gold Digger. To ja wam teraz powiem, na jakim bicie był nagrany Gold Digger. Słuchajcie uważnie. Piosenka Adriana Polaka, Gold Digger, był nagrany na bicie, który zrobił mi i Marcinowi, Mike Johnson. Ale ten bit się nam nie spodobał, był za bardzo podobny do bitu Einzig Sieben Kontrolieren. Wyjebaliśmy go i z otwartymi rękami wziął go Adrian.